night and my mom. I'm quick for shot call. Siemanko widzowie, z tej strony Wilczur Official. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepsze momenty tygodnia z moich streamów. Jeżeli ci się spodoba, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i walnij w dzwonek. Dzięki i zapraszam do oglądania. Co? Zaskoczeni? O, proszę, fame dojebany. Jak ja ją zobaczyłem, to przyrzekam wam, że jebłem. Naprawdę, jak ja nie mogę po prostu, nie, z tego. Marta Linkiewicz będzie się biła prawdopodobnie z Godlewską. Ja, a ja tam będę na żywo. Na żywo w Łodzi tam będę, na Atlas Arenie. Fame dojebany, wiecie o co chodzi. Marta Linkiewicz, ale jaja, co? Jeżeli uważacie, że Marta Linkiewicz jest spoko, to zajebiście. Ale po tym filmiku, no to nie wiem. Marta, chciałaby wam coś przekazać. Wczoraj wydarzyła się pewna sytuacja po wyjściu z klubu Sima. Widzicie, ja i Zuzia, totalnie najebane, podeszłyśmy pod autokar Rais Remurt. Najebane i dla Beki mówiłyśmy pewne sprośne rzeczy do ochroniarza. Więc nazwał nas prostytutkami i kazał sobie odejść. Gdy odchodziłyśmy, ludzie zaczęli do nas krzyczeć, że jednak mamy wejść do tego autokaru. Więc tam wyszłyśmy. Po wejściu ochroniarz kazał nam się rozebrać. Musiałyśmy zostać w samej bieliźnie. Musiałyśmy oddać wszystko. Albo bez bielizny? Może. Nie, to noc była zajebista. Całe pobijane, mam mnóstwo siniaków. Noc była zajebista. Obczajcie sobie moich nowych znajomych na Facebooku, to nic nie ma. I filmiki. Mhm. Ty mówić, możecie wierzyć lub nie. Ale serio, zajebiście mnie wyruchali. Ja pierdolę. Nie miałyśmy tyle pomysłów, także nie robiłyśmy żadnych zdjęć. Pod sam koniec dostałyśmy swoje rzeczy. Na szczęście Zuzi udało się nagrać króciutki filmik z ich kibla. I na szczęście ochroniarz tego nie widział, bo gdyby to widział, nie dostałaby z powrotem swojego telefonu. Po upalnych paru godzinach wyszłyśmy z autokaru, ludzie bili nam brawo i nas nagrywali. Ja jestem w Patrzcie ten moment! Najlepszy moment! Ludzie bili nam brawo i nas nagrywali. Ja. Ja jestem z tego dumna. Ja jestem z tego dumna. Ja jestem z siebie dumna. Nie mogę, kurwa. Ja palo. Brawo i nas nagrywa. Faktycznie, jest być z czego dumnym. Jestem z siebie dumna. O kurwa, nie. Fame dojebany, co? Fame dojebany, co? Z tym się jebałam i temu ciągnęłam. Fame dojebany, co? I byłeś na tencjusznym zwykłym. Jeb się, kurwa. Piszesz mi na Instagramie, mam czytać, co piszesz mi? A jak? No przeczytaj, jak chcesz. Bramę szukasz? Przeczytaj, jak chcesz, atencjusz. Ja się nie mam czego wstydzić. Jaki atencjusz? Zobaczcie, kogo spotkałem. To jest atencjusz. Ja nie jestem atencjuszem. Żartuję. Bo ja nie podałem, kurwa, ty, bo Jezus, ja jestem najebany. Ale ty jesteś jednak dziwny. Jestem najebany, a ty mnie wkręcasz jeszcze do tego. Ty jesteś jednak dziwny. No raz, ty jesteś jednak dziwny. Ja jestem dziwny, weź! Człowieku, najebałem się dzisiaj na streamie. Co ty gadasz, czym? No, Piccolo? Nie, wariacie, mam Tajsa Piccolo. Oj, kurwa. Tak? Naprawdę? Poka. Zdjęcie ci mogę wysłać. A ty masz streama, czy nie? No co ty? Nie masz? No gdzie? Wyłączyłem, w jakie w takim stanie będę siedział. Zamknij to pizdę, na razie gadam z Wilczurem, wypierdolaj! Ten, co się do brata odzywa, człowieku. Nie do brata, czekaj, kurwa, na do kogo? Do mamy? Na tesie. Mama do mnie dzwoni, a ty co, najebany? Ty, mama, sorry, to przybudkowo. Ty masz tam nieźle na chacie, chłopie. Ten, co robi, chłopie. Florian, rób szoty z tego, doba. Chłop się nawali. Chłop pijany. Chłop, co robi? A w twarz może oddział? Ta w twarz. O człowieku, kurwa. Twarz se jebną. Co za... O pierdolę. Ty jesteś nagrzany. Weź ty to odstaw, chłopie. Z krzywdę zrobisz. Co się odjebało? No już widzę, że jesteś pijany, no.
No to już ewidentnie. No nie pal szafki, chłopie. Chodź za szafką! Kurwa! Ty jesteś jakiś nagrzany, chłopie. Jarał się pokój! Dymy, widzowie! Co, pokój ci się jara? Jarał. Kurwa, kutas się spalił. Ja pola. No i wszystkich top donatorów Ja nie szanuję swoich widzów generalnie, swoich dupę. Wyzywają mnie kurwy z czasu. Kurwa! Robię streama! Tak? Tak! A czemu? Nie wiem! No już się najebał totalnie. Już pijany jesteś na maksa, nie? Kamerkę prawie spalił, chłop. Chuj w tą kamerkę, jutro będzie nowa. C920, a kolorowa. Co tam? Od paszy odkupiłeś? Nie, od murawiaka. Motherfucka, yo. Lecę tu na bicie szmatą, yo. Nie jaram i kreska, ziom, yo. O kurwa. Dymy. Dalej, Noras, atencjuszu. Dalej, rób dymy jakieś, a nie. Ja wjeżdżam tu na bita. Wjeżdżaj. My tu na V2 to hipokryta. Yo! On mi nie mówili, że to skończony hipokryta. Jesteś raperem czy youtuberem? Jestem atencyjnym youtuberem, ale nie jestem tym zerem! Mnie ogląda 17 osób! A ciebie tylko 3. Skończyłeś się, człowieku! Kończę się! Skończyłeś się, chłopie. Ja pierdolę, lampkę rozjebałem, dobra. O. Patrzcie, weszła pierwsza foka. Siema! Siema, foka. Kurde, zostaniesz moją walentynką? Patrzcie, weszła pierwsza foka. Ale jaja. Człowieku. Zobaczcie, jakie ma te. Pierwsza foka weszła. Przywitajcie się z nią na czacie. Normalnie, patrzcie. Siema. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Widzowie. Jeszcze jest parę fok. To dobra, usiądź se tu gdzieś. No dobra, no siadaj. Dobra, pierwsza foka usiadła. Widzowie. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Wołać kolejne? Wołać kolejne foki, czy nie? Widzowie, wołać kolejne foki, czy nie? Powiedzcie szczerze. Dobra, ho. Pa, kolejna wbija. O chłopie, zoba. Kolejna wbiła. Ale jaja. Zobaczcie, dwie foki już obok mnie są. Ale dymy, co? Zobaczcie, ty. W takim towarzystwie to ja mogę robić streama, co nie? Człowieku, daj buziaka. Ale masz słone włosy, koleżanko. Zobacz. Opa, przejęła streama. Foka przejęła streama. Ale jaja, co? Dobra, spada, je. No spada, je, halo. Ja prowadzę. No, dobra, o, odejdź. Masakra. Dobra, siedź tu, a nie. Ostatnia foka wbija na streama. Jesteście gotowi na ostatnią fokę? Na, że tak powiem, niespodziankę tego wieczoru. Patrzcie, Gocha przyszła do nas na streama. Pani Gosia, zobaczcie, przywitajcie gorąco panią Gosię. Zobaczcie, ty, pani Gosia. Pani Gosia wbiła, jak się pani czuje, pani Gosiu? Co? Ale jaja. Pani Gosia wbiła do nas na streama. Ja spędzam walentynki z panią Gosią. Dymy. No i zajebiście, patrzcie to. Dobra, i wyjdźcie ty. Ja chcę tylko panią Gosię. Dobra, wychodzą. Patrzcie to, pani Gosia zostaje z nami na streamie dzisiaj. Co ty gadasz? Jak ty masz 13 chyba? Jakie 13? 13. Niepomalowane. Wyglądasz... Niepomalowane. Nie, dał... Szukamy tatusia. Tatusia szukacie? Ty wy jesteście nagrzany chyba. Tak. Nie no, na serio masz 13 lat? Jakie 13? Chciałbym. Nie no, ile? Tatusiem? Nie, co ty? 20 lat. Jak 20 lat? Ty chyba jesteś nagrzana.
Patrz, tylko... Nie wierzę w to, że ty masz 20 lat. Chłop, wiesz jak wyglądają dziewczyny w wieku 20 lat? Jak? Na pewno nie tak jak ty. No mówię ci. Ty, no jak masz 20 lat... Jak masz 20 lat, to zajebiście. Ja mam 16, moglibyśmy się dogadać, kumasz? Nie, bo ja szukam... tatusia. Tatusia do mojego dziecka. Ty, jak ty jesteś nagrzana. No wciąż jestem indywidualnie nagrzana. Naprawdę? O kurde, to słabo. Chyba, co? W tym wieku zajść w ciążę. 20 lat mieć i zajść w ciążę? Właśnie dobrze. No słabo chyba, co? Temu słabo. No ja bym się nie cieszył, jakbym miał 20 lat i został ojciem. Ojcem. Nie, no ty nie masz 20 lat. No mam. Nie. Sprawdź na Facebooku. Ty, ale ty normalnie chyba żartujesz. No na Facebooku jest sprawdź. Dobra, siema. Kurde, ale patusy. Trochę patuski. Trochę tak, wiecie, takie... O kurde, czekaj. Ty, ale pod warunkiem, że dasz suba i dobijesz mi 480. Dobijesz mi, dawaj. Będziesz 480 subem, jubileuszowy sub. No to dawaj. Będziemy świętować dzisiaj walentynki. O, pa, serduszko. To możemy przyświętować. Ta, normalnie wariacie. Ej, tu... Ile siedzisz na Ome? Na Omegle? No, teraz. A, no ja ten portal to już kilka lat znam, kurwa, jak w Anglii byłem tu. No ale teraz ile siedzisz? Jak długo? Teraz dopiero wlazłem. Masakra, dzisiaj jest toksik, wiesz? Dzisiaj tak o, mówię siema, on nara. I mnie wyzywają cały czas. Tu się nic dzisiaj. Kozaki w necie. No bez kitu. Wczoraj tak o. Wchodzisz na Ome. I tak o. Po prostu mówisz siema do ziomka, nie? I chcesz z nim pogadać. Jak człowiek z człowiekiem, to nie. On cię od razu zaczyna cisnąć. Ale to są tacy ludzie, co w dzieciństwie byli gnębieni, kurwa, i się wyżywają na necie, bo w oczy, kurwa, to wyspierdala. No bez kitu. Dla mnie to jest dziwne, ty. Pogadać i mnie wkurwia na przykład, że do mnie, wiesz, ja siema, on spierdala i ciśnie mi od najgorszych, ty... No bez kitu, ej, tak jest, nie? No walentynki przed kombą, nie, z panią Gosią tutaj siedzi. Siedziałem w rogu, no, z panią Gosią walentynki. Normalnie. Gocha, wiesz, jak ja bym kiedyś spotkał tego Jasa i Gochę, kurwa, to za... Kurwa, piona by poszła w kuj, bo oni są zajebili. No, nie są spoko nawet, nie? Mi jest szkoda, mi jest ich szkoda. Jaca, jak coś mówi, to w ogóle nie... No, blablabla, tak o, blablabla. Nie! Nie! Nie, no i mi jest szkoda tych ludzi, kurde. Pani Gosia cały czas, wiesz, tragedia. Ciekawe, co tam się teraz dzieje bez streama. Ona na odwyku podobnież jest. Nie wiadomo, teraz bez streama to cholera wie. Był stream Jaca z PZ-em. No wiem właśnie, słyszałem. Oni to... Ale ta Gocha... Właśnie Gocha też się nie może pokazywać, nie? No bo Gocha też cisnęła. No, bez kitu. Siema. Ty, ja ci widziałem u Norasa, czy nie? O, siema. Ty, jak ty się nazywałaś? Zapomniałem. Ty jesteś... Świrujesz coś tam z Norasem, nie? No jasne. A jak? Jasne. Dziewczyna Norasa, zobaczcie widzowie, dymy. Ja palole. Spotkałem dziewczynę Norasa, ale jaja. Jesteś już rozpoznawalna dzięki Norasowi. Co ty się cieszysz? Jesteś rozpoznawalna dzięki Norasowi. Siema. Czemu siedzisz jak kamerzysta? Wyglądasz jak kamerzysta, już wiele też, tylko że nie masz okularów. Załóż okulary. Zobacz, ty masz czapkę Gucci, wariacie? Czy podróbę? Rodzice ci kupili? Zajebiście. No i co, wariacie, co tam porabiasz na Ome TV? O, ty, ale... Louis Vuitton. Jak ty jesteś kozak, człowieku. Skąd ty masz na to pieniądze, co? Rodzice ci kupują. Nie, to jest podróba, wariacie, co ty gadasz? A, nie, bo legenda jest taka, że pieniędzy z komunii nigdy się nie widzi. Nie widziałeś pieniędzy z komunii. Wydałeś od razu na czapkę Gucci i wszystkie pieniądze z komunii poszły się, że tak powiem, przysłowiowo jebać. Tak? Wszystkie pieniądze. No i Louis Vuitton, tak? I co jeszcze kupiłeś? Valenciagi? I co jeszcze? Albo głowa meduzy? Głowa meduzy Versace.
Nie no, wyglądasz naprawdę jakbyś była taką streamerką. Nie, wiesz jak ty wyglądasz? Jak ta, jak dziewczyna chmielarka trochę. Widzowie, nie? Jak dziewczyna chmielarka wygląda trochę. Mateusz Chmielarek i jego dziewczyna, trochę tak wyglądasz. No kurde, pedał się popsuł. Internet się popsuł, wiesz, na telefonie. Co ja mam zrobić? Ja pardole. No nie wiem, coś na J chyba. Mi się wydaje. I? J? Nie wiem. Czekaj, przypomnę sobie może. Nie wiem, nie pamiętam, bo ja to tak oglądałem 5 przez 10. Nie no, jak masz na imię? Nie no, ale jak masz na imię? Laura. O, Laura, właśnie, ty, wypadło mi. Ej, ale w sumie to ja nie mogę kręcić z tobą, bo mnie Noras zarąbie. Bo ja się znam z Norasem i on mnie zabije, wiesz? To ja się boję. No a jak? Normalnie, Walentynkę sobie musisz swoją znaleźć, kumasz? Ja tu już szukam... O, normalnie, co, kto to jest dla ciebie? Nie, widzę tam fajna kolekcja monsterków. No zajebista, kto to jest, dziewczyna twoja czy koleżanka? O, już myślałem, że w friendzone żyjesz. Nie, 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 nie. Kurde, bo już spotkałem takich, którzy żyją w friendzone i na przykład on ją by chciał... Ona by mu powiedziała... Wypierdalasz, on... Ona, wypierdalasz. Szaleje każdy z nas. Siema, Noras. Siema, ten Krzyszu pierwszy. Frajerze z rogowa ciały. Zamknij to kurwa polską mordę. Nie, widzę, że kupiłeś sobie nową kamerkę i myślisz, że jesteś lepszym atencjuszem niż wczoraj. O, coś ci pokażę, kurwa, grobaty. No raz. To trzeba zmazać. Ale słuchaj, oficjalne... Pokaż, jestem tam ja, czy nie? Jestem, patrz, wilczuliwe. Ale dymy, patrzcie, widzowie, dymy. Chyba trzeba zmazać. Nie zmazuj. Albo zmaż, człowieku, bo ty się masturbujesz do tego. Onanizujesz się. Nie no, no raz, oficjalnie pytanie. Zostaniesz moją walentynką na Ome TV, czy nie? Pytałeś się na czacie. Ale ja znalazłem. Wiem, ja widziałem. Widziałem twoją przyszłą ex na Ome TV. Gadałem z nią chwilę, ale się wystraszyłem. Wystraszyłem się, że mi najebiesz na evencie. Siemo! Zobaczcie, znalazłem ją. Co tam? Jest, znalazłem. Siema! Szukałem cię 100 lat! Widzowie mi uciekli. No wiem. No co tam? Jesteś zaszczycona, że gadasz z fejmem, czy co? A co ty kurwa nagrzany jesteś? Jezus, ty jesteś dziwna. Weszłaś... Jak ty mnie denerwujesz? Weszłaś to tylko po to, żeby znaleźć Bogasa. Podobno tu siedział. No wiem, bo ty lecisz na fejm z Bogasem. Wiesz o co chodzi? Jesteś kurwa nagrzany. Pokaż twarz, bo jeszcze nie widziałem nigdy. O, boi się, zobacz. Widziałeś na jarmarku, tak? Nie widziałem. Ja cię nigdy nie widziałem na żywo. Ja palo. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Zobaczcie, jakie foki znalazłem, dymy. Także zostawcie łapkę mi w górze. Przepraszam, że tak żulę, ale wiecie. Z góry dzięki. No dobra, no. Moderatorka, powiem ci szczerze, jadę z tą ostro. Kawa na ława. O, się walcz. O kurde. Dobra, kawa na ława. Kto siedzi obok ciebie? Ja, tak? Ja. Ona była na jarmarku była wtedy. Tak? O to no. Siema. Kim wy dla siebie jesteście, że tak powiem? Jak to się mówi, BFFFF. Co? Ty, wy jesteście nagrzane, ja nic nie rozumiem. Nagrzane jesteście obydwie. Patrzcie, no. Ja stąd czuję alkohol. W ogóle pokażcie twarz, nie po to was tyle szukałem, kurde. Sior, powiem ci tak, że masz tak chujową jakość, że naprawdę. Ty chyba jesteś chora. Ja mam chujową jakość? Zajebista jest, Logitech C920, zajebista kamerka, podoba mi się, patrz. Ruchy, wszystko jest zarejestrowane w sekundę. Chujowa jak lata. No dobra, słuchaj mnie. Ogarniasz się tak naprawdę, bo tak naprawdę to cienko jedziesz. Tak naprawdę ty jesteś nagrzany, tak? Tak, naprawdę zgadzam się z tobą. Jezus, ale po co tak gadacie? Nie mam nic do picia. Jezus, ale po co się odzywasz, tak? Tak naprawdę wolałem siedzieć z Gosią, która siedzi tu, widzowie, niż z wami. Ale ją pociśnąłem, co? W ogóle Noras,
No, raz miał większe cycki. On nie widział, tak? Ja pierdolę. 10 osób, rekord! Dobrze, pokażcie się, to będzie 20 osób. Błagam was o to. Koper. Zobacz, koper jakiś był do mnie, ale jaja. Poka koper. Nie no, weźcie się pokażcie. Nie wiem co gadam, wiesz? Oszałamiasz mnie swoim pięknym, zostaniesz moją walentynką? No wyśmiały mnie, ale ty, ale jaja, wyśmiały mnie. Wyśmiały mnie, widzowie. Widzowie, nie mam co szukać. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba, wiesz? No, chłopak w białej koszuli. Mały P. Szukaj, tak? Ja pierdolę. Widzisz, mordo, znalazłem w końcu jakieś foki. Ale nie chcę się pokazać. No nie wiem, jesteś moją moderatorką. Do czego się to zobowiązuje? A ty w ogóle jesteś z łasku, czy jak? Bo ja nie wiem, do dzisiaj. Co jestem? Ty jesteś z łasku, czy jak? Jestem z łasku, no. To czemu jesteś taka normalna jakaś? Nie, ja zaraz tak ci przykurwię, że naprawdę. Bo w łasku są raczej dziwni ludzie, a ty jesteś taka normalna. Znaczy taka jest... Letko pierdolnięta, ale zdrowo. Ale zdrowo, tak? Ale Marek, no dobra, no nie wiem, no. W łasku to, nie wiem, mi się łask kojarzy z takimi pedałami, za przeproszeniem. Z takim moim internetem, jak szmatławiec się szmatławi, to właśnie tak to wygląda. Nie wiem dlaczego. No co jest? Wyjaśnij mi pewną sprawę. No co? Dlaczego na jarmarku robiłeś mi zdjęcia? To ty mi robiłaś zdjęcia. Właśnie! Ty, ona mi robiła zdjęcia na jarmarku. Ej, nawet nie widziałem. Ja cię nawet nie widziałem. Teraz wszyscy łapki w dół, tak? Wszyscy słyszą. Ty jesteś chyba chora. Łapkę w górę. Widzowie, zostawcie mi łapkę w górze. Cymbergaja. Cymbergaja. Grałeś w Cymbergaja, a ty no, siedziałeś przed nami. No, ja pardolę. Jak tam nawet Cymbergaja nie było? No, to nie było, to się głupi. Przed sceną! To było przed sceną. Ty mi robiłaś zdjęcie. Jezus, ale ty mi robiłaś zdjęcie przed sceną. A. Dobra, upokorzyć cię. Teraz rzucam screena z tobą na Instastory. I ludzie cię jadą. Dobra. Jesteś tego pewna? Zniszczyć cię internetowo? Super samie? Ja palole. Super samie mieszka. Nie wierzę. Nie wierzę, widzę trzy niebieskie jeże. No i gitara i mam 87 tysięcy lajków, tak? To akurat dobre, ty. Zajebi. Ale nie, bo stawiają murzynów w złym świetle, to ja nie mogę tego oglądać. Tak. Nie. Fuck, pogubiłem się. Ty nie umiesz tego zrobić, kumacie? Jak ona to zrobiła? Tak o. Tu wchodzą dwa palce. Dobra, to źle zabrzmiało, lecimy dalej, nie umiem tego zrobić. Ale też tak umiem, patrzcie to. Ale na przykład ja na ile ci wyglądam? Wyglądasz dość zmęczenie. Czemu? Wyglądasz zmęczony. No właśnie dlatego piję Monsterka, bo dzisiaj zamulony jestem. No właśnie widzę. Nie wiem. A co, mam się za to obrazić, czy co? No, ja bym się obraziła. Nie no, nie będę się obrażał. Nie no, ale nie wiem. Ile na ile ci wygląda, tak serio? Z 18 góra. Jestem młody, młody ten. Młody samiec alfa. Dopiero 16 i wiesz, co. No rozumiem sytuację, tak. Chciałabym mieć 7 lat, co ty. Tak? A czemu na przykład? Bo bycie, aż jestem 100-latkiem, super. Czemu? Bo wszystko za ciebie robią rodzice. No tak, no. W sumie tak. No to dlatego zajebiście. No, dlatego jest super.
Później jak pójdziesz na studia, jest zjebanie, więc nie polecam. No nie wiem, no ja na przykład się zajebiście czuję. Zawsze się zajebiście czułem i zajebisty jestem generalnie. No, generalnie jak pójdziesz na swoje, to już nie będzie tak fajnie. No dlatego nie. Fajnie jest być 16-latkiem. Zajebiście będzie, co ty gadasz? Ty już straszysz. No, no. W sumie nie. Może żyć w tej błogiej świadomości. Zależy, wiesz, kto jak ma rodzinę. Są ludzie, którzy na przykład są, wiesz, muszą od początku wszystko robić za siebie i tak dalej, wiesz, co chodzi. No tak, no ale na przykład jakbyś się przeprowadził, no. Tak, do jakiegoś większego miasta, załóżmy, żebyś studiował gdzieś dalej dziennie, to no. I tak jesteś skazany na siebie, niezależnie od tego, czy jesteś forsiasty, czy twoi rodzice są forsiasti, czy nie. No tak, no ale to wiesz, zawsze każdy musi to przejść i wiesz, co chodzi. Jak już to przejdziesz, to już się potem przyzwyczajasz chyba, nie? Ile już na przykład mieszkasz na swoim? No, pół roku dopiero, więc to nie jest jakiś duży staż. No to jeszcze się nie przyzwyczaiłaś. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Nie, w sumie to się trochę przyzwyczaiłam, aczkolwiek nadal jest zjebanie, więc... A na przykład wolałaś mieszkać z rodzicami czy sama? Bo tak wiesz, już na no, swoim, ja. To tak niby jest... Bo z jednej strony jest tak, że na przykład, że no spoko było jakby ci mama na przykład kanapki zrobiła albo coś, ale z drugiej strony jesteś na swoim i wiesz o co chodzi. Nie wiem. To się tak wszystkim wydaje. Na początku jest zajebiście, że jesteś sami w ogóle, wiesz, odpowiedzialność. Ale później robi się coraz gorzej, bo robi się sterta ubrań, które trzeba wyprasować. Jak ja bym ubrań bym nie prasował. No ja właśnie. No normalnie, nawet mi teraz mama nie prasuje, w ogóle nie prasujemy ubrań. Po co prasować nie? Ubrania? Kto w ogóle prasuje ubrania, ty? Ja bym nie prasował ubrań. Daj spokój, to jest strata czasu. Nie. Czemu? Ja to nie mam pogniecionych nigdy. Też w sumie tam... Okej, okay, jeśli nosisz bluzy i takie rzeczy, no to okej, okay, ale jak już masz założyć koszulę, no to niby prasowana koszula wygląda słabo. Ale to koszula to tam zakładasz raz na ruski rok. No nie, no ja na przykład chodzę w koszulach. Ja na przykład chodzę raz na ruski rok. A co, wy jesteście parą, czy co? No nie, gdzie? Przestań. Friendzone? Nie, to jest mojej siostry córka. Ha. Kurde, to ile masz lat? Jaka jest pomiędzy wami różnica, no? Czy on? Ile masz lat? No ona to ma 18, nie? Czy w nie, ona ma 14. O, tak. 14? Ja mam 19. No, 14, ja mam 19. Aż tak mało to bym jej nie dał. Ja bym jej właśnie dał 16. Dałbym 16, a to bym dał 20. No a jak myślisz, kurwa, a 14-latki jak teraz wyglądają? Kurwa, jak dobre 18 człowiek. No wiem, jak się wymaluje, jeszcze to zawsze. Jeszcze za gacie można iść posiedzieć za nie. A jak? Kolano wystawia, już wszystkie chłopy ten co na omę, wiesz? Ja to bym się bał, no tak wystawiać kolana, chłopie. No pewnie. Ja to weź schowaj kolano, człowieku, ja bym się bał. Tydzień temu ogólnie to ja miłość tutaj swoją znalazłem, wiesz? Tak? Zajmij człowieku, się. Dziewczyna, zobaczyłem ją w kamerce, mówię, ole dupeczka. Zobaczyła mnie w kamerce, czeku i powiedziała mi na drugi dzień, że się zakochała. No to zajebiście. I teraz mam z nią ciągle kontakt, tylko że ja jestem w Anglii. Napisali się na Facebooku do siebie i co, będzie bolcowanie? No pewnie. A jak? Zajebiście. Tylko wiesz, ja jestem teraz w Anglii, a ona jest w Polsce, nie? No to zajebiście, no to słabo. I ogólnie mieszkamy 60 km od siebie. No wiesz. To Bozak, ty, no to jesteś żywym dowodem, jesteś żywym przykładem na to, że da się znaleźć miłość na omę. No, no ale naprawdę, to ci mówię, ja to się naprawdę przedę sobie na omę, jak gdyby nigdy nic, a skończy się bolcowaniem, a jak? No, o co chodzi. A widziałeś, tak jak Meduza, nie? Spotyka się z dupeczkami z omę. No tam z jedną się spotkał, ale tak za dużo to nie wiem. Nie, z dwoma. I to takie sztuki, że to głowa nie, mała. No. No ale Meduza to wiesz, no to trzeba mieć też gadane. Na przykład jak wchodzisz na omę i tak jesteś taki, że tak powiem, tak średnio, no to wiesz. Średnio no pewnie, tak. My, ale Meduza to wiesz, i gadana, i kasa, człowiek wie, dobrze wygląda. Gość dobrze wygląda, no. No, ja na przykład też dobrze wyglądam, a jeszcze foki tu nie znalazłem. Dlaczego? No. 500 subów, widzowie! Dymy, widzowie! Dymy robię! Wywalam się na krześle na 500 subskrypcji. Widzowie! Totalny rozwałka, uwaga! Co 2 metry robię, dawno nie robiłem. Zaskoczyć w konkursie. Adam Małysz. No dobrze, wspaniale. Jest! Udał! Ale to za moment!
środku skoczy. To jest piękny skok. Koniec, knockout. To jest knockout. Fantastycznie. Tak. Fantastycznie. 102 metry. 102 metry. Wspaniały. A więc ogromna przewaga. W górę poszedł. Lądowanie 19. Będzie ogromna przewaga. Adama. Ja polon. No nie piłam. Zajebisty sok. Na ślub musisz kupić. Właśnie, na ślub kupimy, kurwa, człowieku, kupię dwie zgrzewki takich soków. Ej, popatrz na to. Jeżeli powiesz, co to jest dokładnie, to będę zadowolona. Ukulele. Tak. No i widzisz, nadaje się na męża, co? Tak, zdecydowanie jestem za. A lubisz grać na flecie? Co? Świetnie. Super, wiesz. No pytam się, czy lubisz grać na flecie, Jezu. Ja się pytam. No po prostu się pytałem, czy lubisz grać na flecie, Jezus. Nie, jest... powiem ci szczerze, ty jesteś jednak dziwna. Ej, no i co? Lubisz taki sok kwaszony, czy nie? No nie piłam, no musisz po prostu na ślub kupić. Zobacz, są inne literki. Ty nie umiesz przeczytać, ale patrz, tak, tako się czyta. Pedale. Zniszczyłbym cię. Co powiesz o swoim mężu na Instagramie? Dałem ci followa. Zaraz też mi daj, bo jesteś moją żoną, a jak? Widzowie, no. Patrzcie, zakochałem się od pierwszego wejrzenia i zarazem żonę w końcu na OMTV. Grubo, nie? No a jak? A ja męża, nigdy o tym bym nie pomyślała, że męża znajdę na OMTV.